Moja znajoma powiedziała kiedyś takie zdanie, które mi utkwiło w głowie i brzmi nadal, czasami jak sobie przypomnę, to mi dźwięczy to zdanie w głowie. Zdanie brzmiało następująco. W większości facetowi wystarcza rozumu na 3 miesiące, a potem potrzebuje co najmniej roku przerwy. I po bardzo głębokim zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że moja znajoma ma rację. Bo jeżeli ktoś przez 3 miesiące używa rozumu, to może być na tyle zmęczony, że potrzebuje potem co najmniej roku odpoczynku. I uważam, że to wcale nie jest takie znowu proste. Przez 3 miesiące używać rozumu. I kochanie, ponieważ dzisiaj jest 1 kwietnia, to stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że mogę gadać bzdury, ale twierdzę, że jeżeli jakiejkolwiek kobiecie zdarzy się użyć rozumu przez jeden dzień, to potrzebuje co najmniej roku przerwy. I dlatego, drogie, ukochane, cudowne, wspaniałe kobiety, dlatego natura dała wam coś dużo ważniejszego od rozumu. Dała wam przede wszystkim intuicję, bo facet nigdy nie jest w stanie skorzystać z intuicji. Dlatego natura dała wam coś takiego jak emocje, bo facet nie kieruje się tak bardzo emocjami znowu. I dlatego, drogie panie, chcę wam powiedzieć, że kiedykolwiek spotykam się z sytuacją, kiedy kobieta myśli i jeszcze mówi o tym, że myśli, to od razu wiadomo, że szykuje się duża tragedia. Dlatego, drogie panie, kochajcie nas, kochajcie, ale nie myślcie, błagam, nie myślcie za dużo, ale kochajcie nas. Prima aprilis.